Moi drodzy, udało się. Oficjalnie w pierwszym tygodniu udało mi się zakończyć żmudną mordęgę i zrobiłem wszystkie bossy na normalu. Na normalu raid Vault of Incarnates. Udało mi się, moi drodzy, z Pugiem od samego początku do samego końca przejść tutaj tą walkę i powiem wam szczerze, było trudno, była pepega, ale moi drodzy, udało mi się, ostatecznie zrobiłem to. I teraz moja ocena tego rajdu jest taka, że jest fajny. Fajnie mi się go robiło i szczerze powiedziawszy, jak na normal, to ma dosyć taką... jest wymagającym rajdem. Nie jest takim, że se możesz zrobić... Nie jest trudny, broń Boże, ale jest wymagający. Zwłaszcza jeżeli robisz to poza grupą rajdową, gildyjną. Jeżeli masz gildię i robisz to na normalu i nie jesteś w stanie zrobić tego rajdu, to twoja gildia robi coś źle. Ale... jakby, moi drodzy, każdy gdzieś tam powoli, gdzieś tam się uczy. Ja w każdym razie pokonałem wszystkie bossy, robiłem to jako healer i wiele się nauczyłem podczas tego rajdu. Zrobiłem już jednego bossa na heroiku i heroika również będę chciał zrobić, ale to już naprawdę bardziej jako week 2, week 3. Nie jest to, jakby powiedziałbym, jest ten rajd jest trudniejszym rajdem niż jakikolwiek inny początkowy rajd z jakiegokolwiek dodatku. Tak mi się wydaje. Castle Natria była dosyć ciekawa i już wtedy mówiłem, że jest anti-pack friendly. Tutaj myślę, że dużo osób nie ogarnie jeszcze mechanik, ale cóż. Pokażę wam teraz moją walkę, jak ja zawalczyłem, moi drodzy, z tym bossem. I jak to gdzieś tam wyglądało, jako dowód na to. Więc wlazłem sobie do jakiejś randomowej, moi drodzy, grupy. I, moi drodzy, zaczynamy. Napierdzielam sobie oczywiście tej bossa. I tutaj jesteśmy, moi drodzy, dochodzimy do trzeciej fazy. Jakby jesteśmy na tej przedostatniej platformie. Więc sobie tutaj ładnie, kurczę, leczymy, ale bodajże wydaje mi się, że tutaj niestety złajpujemy, więc tutaj nie będę wam pokazywał. Po raz pierwszy ludzie doszli do tego momentu i zobaczcie, co ludzie zrobili. Ludzie zrobili tak i patrzcie, jak wszyscy lecą. I ludzie nie wiedzieli, jak się trzeba ustawić. I patrzcie, że większość z nich po prostu tutaj najzwyczajniej w świecie poumierała. Jeszcze tank jakiś tutaj umarł. Byliśmy w ostatniej fazie. A ta ostatnia faza jest przerąbana, więc starałem się oczywiście troszkę pod DPS-ować. Dookoła zobaczcie, że mamy tutaj... nic innego, a czekajcie, ja mogę zrobić to na fulla. Dookoła tutaj zacieśnia się cały czas ten krąg. Wezmę was, ściągnę tutaj. Zacieśnia się krąg, więc trzeba tutaj bardzo szybko walczyć. Unikamy oczywiście świderków, jest dużo leczenia, jest dużo jakiegoś tam AOE, które trzeba było tutaj gdzieś ciskać. Teraz trzeba uważać oczywiście, jak ona tutaj spaszczy, napierdziela, ale ostatecznie po prostu zabrakło nam tutaj czasu i DPS-u i się po prostu wywaliliśmy. Więc wywaliliśmy się, moi drodzy, dosłownie na 2%. 2% wipe. Więc cudownie. Byliśmy tutaj, moi drodzy, chyba z godzinę, żeśmy wipili. Ale ostatecznie nam się w miarę udało. Włączamy sobie oczywiście tutaj ten. Robię orksa przed pulem, żeby narzucić na echo parę reversion, czyli parę takich hotek. No i co, i nawalamy. Zobaczcie, że ten stafik użyłem przed chwilą, żeby zrobić sobie troszeczkę fajnego DPS-u. Tak, poza tym teraz początek jest całkiem łatwy. Teraz zobaczysz, że dzieje się sytuacja następująca. Trzy osoby mają wyznaczone takie kółka i z tych kółek oni muszą je tak połączyć i zostawiają takie główienka. Przy okazji leci duże AOE, plus teraz boss będzie, kurde, żygał. Więc teraz zobaczysz, że musimy tutaj wszystkich oczywiście poleczyć. Te chmurki, które tutaj są, w tym nie stoimy, ale to jest nam bardzo potrzebne, żeby, moi drodzy, nie zginąć. Dlaczego nie zginąć? Bo teraz mamy, moi drodzy, coś takiego jak Hurricane Wing, czyli wszyscy są odpychani. I zobaczcie, że teraz ja tutaj robię taki przelot, żeby wszystkich po prostu ładnie tutaj podleczyć. Lyra, kurczę, też tutaj zginął ten drugi gość. Nie wiem, czy to jest to podejście, w którym nam się oczywiście tutaj udało, aczkolwiek ten gość tutaj też troszkę nie ogarnął. Nie wiem, czy to nie był taki szybki wipe. Tak, tu akurat zaliczyliśmy takiego szybkiego wipe'a. Moi drodzy, wracamy. Wracamy do mniej więcej podobnego etapu tej walki. Tutaj sobie oczywiście nawalamy. Mamy tutaj oczywiście zostawione pierwsze odepchnięcie. Więc teraz, moi drodzy, ja już się wkurzyłem, mówię, dobra, let's fucking go. Byliśmy po długiej rozmowie, to jest bardzo długa walka. I mówię, nawet na normalu to ma takie swoje ten, zwłaszcza jeżeli robisz to w pierwszym tygodniu jeszcze na dodatek z Pugiem. Walka jest długa i jest dużo mechanik, które po prostu trzeba zapamiętać i zwracać na to uwagę. Stąd też, moi drodzy, zobaczcie, że sobie tutaj po prostu nawalamy tą rażagę. Ja dostaję, moi drodzy, bombkę, sobie troszeczkę leczę, ustawiamy się w taki sposób, aby po prostu rajd, który będzie spychany, żeby miał ten. I teraz warto, żeby te tutaj kółeczka się na siebie nakładały, przynajmniej na normalu,
Dlatego, że ja wiem, z tego co wiem, to chyba to mniej obrażeń zadaje, jak to jest chyba rozłożone, ale nie jestem do końca pewien. W każdym razie zarzucamy sobie oczywiście tutaj ładne leczonko. Nie stoimy w tym wszystkim. Lightning Breath, czyli teraz boss sobie żiga. Nie stać mu przed mordą. Tu zrobiliśmy wszystko chyba idealnie. Dosłownie idealnie i praktycznie chyba nikt nie zginął. Wszyscy teraz są odpychani. Fajnie, jak tutaj ludzie są zestakowani, bo wtedy łatwiej oczywiście wszystkich leczyć w takim, kurczę, staku. Wszyscy oczywiście dalej sobie podbiegają. Za chwilę będzie bardzo fajny element fazy. Wszyscy dostają takie kółeczka. I teraz z tymi kółeczkami należy się oczywiście odsunąć od siebie, tak żeby po prostu nie walnąć sobie po prostu obrażeń. I gdy to mija, pojawiają się, zobaczcie, takie kuleczki, sparki. I te sparki trzeba zdispelować. Znaczy, można użyć dispela, jakiś CC, Hammer of Wrath, jakiegoś Typhoona, albo Interrupta. Trzeba po prostu zinterruptować tą kulkę i ona wtedy znika. Moja rada dla Draktyrów jest taka, że możecie użyć tego swojego ogonka, tego tam Tail Swipe, czy tam ten Wing Buffet, czyli to takie dmuchnięcie. I wtedy parę naraz możecie sobie pościągać. Warto jest właśnie wybrać, jeśli na tej walce nie macie jakiegoś Interrupta, bo zobaczcie, że ja teraz pyk. I teraz, kurczę, pościągałem parę tutaj tych, nie? Clearujemy i teraz zobaczcie, co zrobiłem. Patrzcie, jaka giga kozak akcja. Mamy sytuację, gdzie ten Slice trochę nie ogarnia i gość ma na sobie oczywiście tego debuffa, by zostawił tą plamę na nas i on tu podbiega. Ja mówię, co on robi? I go ustawiłem po prostu na miejsce. Wziąłem go po prostu za szmaty i mówię, kurwa, wracaj tam. Draktyr ma taką fajną umiejętność jak właśnie Rescue, gdzie mogę kogoś złapać i odstawić w miejsce, w którym tak naprawdę ja chcę, żeby on stał. Więc zobaczcie, że go po prostu odsunę, bo on by to zostawił po prostu na nas, nie? I odleciałem od razu moim odlotem, tym, jak tam się nazywa, jakiś tam hover. No i co? No i dalej mamy Hurricane Wings. Tutaj niestety pojawił się gap i to jest trochę problematyczne, bo tutaj ktoś mógł spaść. I spadłem oczywiście ja. Bo oczywiście, kto mógł, kurwa, spaść? I to jeszcze zobaczcie, w jaki zajebisty sposób, moi drodzy, spadłem. Ja tutaj patrzcie, co tu, kurde, się stało. Ja tutaj zrobiłem doskok, żeby uleczyć Leirę. I niestety tym doskokiem wystawiłem się na tego. Bo mam taki doskok, gdzie do kogoś doskakuję i go leczę. I kurwa, spadłem. I ja tutaj zdenerwowany, kurde, piszę tutaj zły, ale dostałem na szczęście resa. Niestety tutaj wyczekałem tego resa po tym wybuchu, oczywiście, żeby nie było pepegi. I mówię, dobra, teraz już jest okej. I teraz rozpoczyna się kolejna faza i tutaj dookoła, tu macie platformę i za moimi plecami, czyli jest jedna główna platforma, dwie po boku i jedna jeszcze u góry, czyli są trzy poboczne platformy. Teraz grupa dzieli się na dwie części. My ustawiamy się tutaj, nasza grupa 2-4 idzie tu i grupa 1-3 idzie z drugiej strony. I teraz w zasadzie jest stosunkowo łatwa faza, która nie wymaga jakoś dużo tutaj... dużo, to jest najłatwiejsza faza, bym powiedział. Tutaj przy lądowaniu troszkę trzeba pompnąć healing, dlatego że ludzie po prostu dostają fall damage, więc trzeba troszkę tutaj podleczyć. Pojawia się ten Surging Ruiner, jak zbijecie mu tarczę, pojawiają się mobki i teraz ważne jest to, że boss tutaj krzyczy od czasu do czasu, pojawia się w określonym miejscu na platformie i robi przelot. Taką w zwykłej linii leci, dlatego trzeba się, moi drodzy, od tego odsunąć i teraz zobaczcie, że teraz będzie robił przelot, uwaga. I teraz zobaczysz, że dużo osób dostało, ja również to jakoś tam zahaczyłem, ale to jakoś wyleczyliśmy. Tutaj kill order jest ponoć taki, że trzeba tych casterów, tam są jacyś casterzy, trzeba ich interruptować, tych casterów trzeba zabić. Ja nie wiem, jak to wygląda, ja nie jestem DPS-em, więc mnie to jakoś tam szczególnie nie obchodzi. Przy okazji staram się pumpnąć trochę healingu. Raz, że robię, zobaczcie, top healing, to nie jest może dużo, 40 koła, ale mam 90% many, więc jeszcze tutaj staram się pozadawać trochę obrażeń. Dostałem taką poradę, że healer, dobry healer, to jak tam nie ma co leczyć, to też stara się wcisnąć trochę damage'u, więc idąc za tą myślą, trochę staram się podipiesować, zwłaszcza, że ostatnio, jak sami widzieliście, zwipowaliśmy na 2%, więc jeśli wycisnąłbym chociaż 0,5% i każdy healer by tam pocisnął, to byśmy go zabili. Ale mówię, dobra, jest okej. Okay. Ostatni bossik z tego ostatniego ada warto zabić, to są trzy paczki adów. Warto zabić tutaj przy tym teleporterze, tutaj tam teraz akurat moje bary tutaj zasłaniają. Zobaczcie, ja muszę się teraz odsunąć, bo teraz przez sam środek leci sobie po prostu łup. I teraz tym razem, znowu nie wiem, dlaczego ja dostałem, ale dobra, mówię, ciul.
Jest ok. Zabiliśmy ostatniego mobka, aktywuje się teleporter i lecimy na ostatnią platformę, trzecią platformę. Tutaj się, moi drodzy, spotykamy i tutaj zaczyna się jedna z mechanik, która jest, powiedziałbym, nawiązaniem do Tadiusa z World of Warcraft Wrath of the Lich King. Zlatuje sobie bosik. No i teraz jest następująca sytuacja, że trzeba już pompować troszeczkę damage'u. Uważamy oczywiście na te świderki. Boss teraz będzie kastował taką tarczę. Narzuci na siebie tarczę i musimy tą tarczę zbić, zanim skończy kasta Storm Surge. I teraz mamy tutaj oczywiście tarczę, widzicie? Boss ma tarczę. Dziękuję, Malicja, że musisz mi, kurde, Malicja, przypomnieć, że są resursy. W każdym razie trzeba zbić, zanim ten Storm Surge spadnie. I teraz ważna sprawa jest taka, że przydzielane są w tej fazie minusy i plusy, takie debuffy. I teraz musisz podzielić grupę na dwie części, mówię cały czas o normalu. Po lewej stronie na X-a, który jest tutaj po lewej stronie, idą minusy, a po prawej stronie idą plusy. Chodzi o to, że jak plus i minus jest, to tam ponoć tam niweluje się ten buff, jakieś obrażenia chyba są zadawane czy coś w tym stylu. Więc trzeba po prostu ogarnąć, zobaczcie, mam minusa, stakuje się do grupy z minusami. Jak plusy są z plusami, to ponoć mają jakiegoś tam buffa, nie wiem czy z minusami też tak jest, już nie mam pojęcia. W każdym razie dołożyłem trochę damage'u z mojego staffa w tym momencie. Dużo jest tutaj healingu, zobaczcie, że tutaj, tu... Ta faza boli. Jeżeli Storm Surge przejdzie, no to macie praktycznie gwarantowanego wipe'a, bo damage, który będzie puszowany, jest po prostu niesamowity. Tarcza zbita. Kontynuujemy oczywiście nawalanie tego naszego bosika. Dalej oczywiście unikamy gówna. Za chwilę tutaj też pojawi się coś, co boli. Tempest Wing to jest takie odepchnięcie. Zobaczcie, on tutaj tak klaśnie po prostu. Odepchnięcie, dużo damage'u to leci. Ten Tempest Wing by nas po prostu zmiótł z planszy. Teraz ważna sprawa, to są te takie kuleczki, te takie, widzicie, takie duże kółka. Te kółka są nakładane na parę osób i one działają na takiej zasadzie, że pierwszy debuff jest ogromny. Jest taki, że zobaczcie, nawet jak pójdziecie na koniec, to i tak praktycznie tutaj zahaczacie. I teraz chodzi o to, żeby ustawić sobie ludzi, żeby przejmowali te buffy, bo teraz patrzcie, jak to kółko wybuchnie, to kolejna osoba, która jest w tym kółku, przejmuje to kółko, tylko tym razem jest mniejsze. Więc z takiego dużego kółka, po wybuchu, ktoś inny przejmuje i wtedy jest to mniejsze kółko i trzeba po prostu to kółko tak wyprowadzić. I teraz zobaczcie, ja przejąłem to kółko, bo stałem gdzieś tutaj blisko i teraz ja muszę poza range'em wszystkich, ono wybucha, nie ma na koło przejść, znika. Więc trzeba po prostu to wyprowadzić, te kółeczka. Raz jeszcze pojawia się oczywiście faza z tymi mniejszymi kółeczkami spawnującymi ady, więc zobaczcie, teraz Wing Buffetem praktycznie 3 zdispelowałem. Dosyć duży teraz damage jest, walnąłem Rewinda po to, żeby wszystkich praktycznie wytopować, więc tutaj bardzo ładnie nam się udało to ogarnąć. Walnąłem teraz ten przelot, ten leczniczy, nie wiem jak to tam się w zasadzie nazywa, też troszkę tutaj podratowałem sytuację. Storm Surge, kolejny raz pojawia się Storm Surge, plusy do plusów, minusy do minusów i w zasadzie to już jest praktycznie całość. Oczywiście teraz trzeba się skupić, no bo trzeba tutaj tego Storm Surge'a zbić. Jest to trochę bolesne. Ja tutaj musiałem trochę poleczyć. Mamy już połowę tarczy. No i to jest taki DPS race. No jeżeli tutaj nie pieprzniecie DPS-u, a ładny mieliśmy DPS. Patrzcie, 60 koła, 50 koła, tak dalej. Bardzo ładny DPS robili. Muszę przyznać, że bardzo fajnie tutaj się postarali. Rzucam w międzyczasie jakieś temporal shieldy. Znowu trzeba się, moi drodzy, tutaj usunąć. I teraz patrzcie, pyk, jednym tail swipe'em praktycznie chyba ze dwa udało mi się tam ściągnąć. No i oczywiście Tempest Wing, czyli teraz odepchnięcie i znowu bardzo tutaj boli, kurczę, ten healing. Coś mi tutaj, kurczę, naklikało. Oczywiście powiem tak, ja nie jestem jakiś super top healerem, ale robiłem tutaj top healing. Później jak sprawdzałem chyba overheal, to bardzo ładnie to wyszło. Jako gracze również przy tych dużych kółkach warto się odsunąć na przykład na front bossa, żeby po prostu nie przejmować tych kółek i niech to wyznaczone osoby sobie tam przyjmują. Niestety tank zginął, ale udało się go szybko resnąć, mieliśmy jeszcze jednego resa. Tutaj duży healing był, tutaj trzeba było to, kurczę, mocno wytopczyć i udało się. No i zobaczcie, że Vault Integrity nam się tutaj, kurczę, dzieje. No i znowu, moi drodzy, Storm Surge i Rinse and Repeat. Znowu trzeba się ustawić, ja jestem na plusie, idę do grupy z plusami. Pozytywne chłopaki i pozytywne dziewczyny mają oczywiście więcej damage'u, więc tutaj trzeba skorzystać z tego dodatkowego damage'u. Ja zobaczę, że też tutaj DPS-owałem, nie? Bo tutaj trzeba było to szybko zrobić, a na szczęście mówię, z DPS-em nie było problemu, z healingiem też nie było problemu. Ten drugi Drakter moim zdaniem trochę za mało robił, ale ja mu w międzyczasie, w ciągu tych chyba półtorej godziny, jak progresowaliśmy tego bossa, trochę potłumaczyłem, więc też trochę tam zaczął nieco ogarniać. Jakoś tam mechanik nie psuł, więc go tam nie wyrzucali.
więc jakby tutaj sobie gdzieś tam radziliśmy. Vault Integrity 1%, Tempest Wing, będzie to troszeczkę tutaj boleć, ale zobaczcie, że udało nam się tutaj ładnie przetrwać. I moi drodzy, ostatnia faza, wszyscy stack w tym momencie, muszą się moi drodzy stackować. Stack, 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 stack. I teraz, a nie, nie, przepraszam, teraz jeszcze nie stakujemy się, tylko pojawia się znowu boss kolejny. Zobaczcie, jak ta walka się po prostu kurwa ciągnie. To po prostu się ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie. W każdym razie teraz trzeba skasować bossa. Boss od czasu do czasu, zobaczcie, robi te kuleczki, które sobie gdzieś tam lecą. No nie chcesz lecieć. Przy okazji pojawia się raz jeszcze to, co było w drugiej fazie, czyli takie przeloty. Boss po prostu sobie widzicie przelatuje. I co, moi drodzy, zrobiłem? Patrzcie na to. Patrzcie na to. To jest dobry gracz. Patrzcie, ja widzę, już leci smok. A ten druid dalej pepega DPS-uje. To co robię? Łapię gościa za szmaty i go, kurde, wyciągłem, zobaczcie. Wyciągłem go z tego damage'u. No jaki... Normalnie nie mogę wytrzymać. Jaki jestem... To są takie place'y, których nikt nie docenia. Wjechałem teraz praktycznie w całą grupę rajdową. Moim tym breathem, więc super sprawa. Więc top place, moi drodzy, top place'y. Niestety większość moich cooldownów już straciłem. Odzyskałem rewinda, który jest dosyć ważnym. Więc jak na razie... Jak na razie healing tutaj lecimy całkiem nieźle. Faza kończy się dopiero w momencie, kiedy tutaj zabijem tego kolosa. Teraz będzie, moi drodzy, przelot, na który oczywiście uważamy. I wykańczamy tutaj oczywiście tego naszego gościa. Tutaj trochę damage'u poszło mocno i teraz włączam rewind. Rewind włączyłem w tym momencie i teraz topuję praktycznie wszystkich tutaj. Bo ten rewind działa na takiej zasadzie, że to cofa 5 sekund ostatnie i ten cały damage przywraca wam całe wasze zdrowie. Więc to jest mega mocne. I teraz udało nam się skasować bossa, Emerald Communion, żeby trochę sobie many odzyskać. I moi drodzy, jest git. Stakujemy się wszyscy, aby przeskoczyć na ostatnią platformę. I proszę bardzo, i lądujemy, kurde. Amazing! Aż musiałem napisać, bo jakby... Pamiętajcie, że to jest grupa randomowych, losowych ludzi, zebranych, kurcze, chwilę, moment. I żeśmy, kurcze, tutaj nieźle lecieli. Ta walka jest tak długa, że na początku walki używaliśmy hero. I zobaczcie, że za 22 sekundy znowu będę miał hero. Więc ta walka, wyobraźcie sobie, jak ona musi być, kurwa, długa. To jest absolutnie niepojęte. W każdym razie teraz dosyć dużo damage'u, kurczę, nam tutaj wpada. Tutaj też, no tu ta ostatnia faza, kurde, totalnie jest przerąbane. Jakie hero? Moi drodzy, hero. U nas mówi się hero, jakiś BL, to sobie możecie, kurde, BL brzmi jak jakiś, kurcze, środek do przeczyszczania, kurde, kanału analnego. Dosłownie. Więc jeżeli tak ten... Jakie BL? Jakiś... Albo Last, albo coś. What the fuck? Hero się mówi. To jest hero. Let's fucking go, hero. Odpalone hero, czyli heroizm. I teraz jest, kurde, dramatyczna sytuacja. Dużo osób, kurcze, patrzcie, tutaj potraciło trochę zdrowia. Ale się udało jakoś tutaj podtopować. Przerąbane są te rzeczy. Tempest Wing, czyli, moi drodzy, znowu giga damage plus odpychanie. Odpalam te rzeczy. No i patrzcie. I już mamy cała drużyna żyje. Wszyscy są... 4% G to the fucking G. I moi drodzy, rozdupione. Totalnie rozdupione. Boss rozwalony. Udało się, zrobiłem to z randomami w pierwszym tygodniu. Jestem z siebie naprawdę, kurde, giga dumny. Było naprawdę super. Więc nieźle. I tutaj był ten cinematic, którego ja tam ominąłem. I teraz zobaczcie, poleciało mi oczywiście nic dla mnie. Jakiś DPS-owy trinket, budki klothowe chyba i jakieś sety dla tych, dla tam, nie dla Monka, tylko jakieś tam Mage'a, inne takie ścierwa, że tak to powiem. Więc niestety nic dla mnie poleciało, jakieś dla Huntera i tak dalej, nieróweczka. Więc moi drodzy, w ten sposób udało mi się, kurde, skasować. Cinematic na pierwszym radzie, ładnie. Zawsze chyba tak jest, nie? Więc będę chciał za chwilę obejrzeć sobie tego cinematika i zobaczyć, co to tam ciekawego za historia nam się tutaj toczy. Ale tak mniej więcej zabiłem ostatniego bossa. Teraz, moi drodzy, czeka mnie heroik. Uważam, że ta walka jest na tyle ciekawa. Zrobienie jej w pierwszym tygodniu, jak nie każdy ma jeszcze gear, nie każdy ogarnia. Przypominam wam, że pierwszego dnia, jak trafiłem na tego bossa, czy tam drugiego dnia, ludzie dalej jeszcze nie ogarniali. Dlaczego? Dlatego, że to był jeden z bossów, który był kompletnie nietestowany nigdzie i nie było na niego taktyk. Więc na każdego bossa mogłeś sobie wejść, zobaczyć sobie taktykę, filmik jakiś, bo były robione filmy, a ten boss był trzymany w sekrecie i nikt nie wiedział, jakie ten boss ma mechaniki. Co więcej, mityczna wersja dalej posiada mechaniki, o których my tak naprawdę nie wiemy. Znaczy, gdzieś tam tylko są pisane, ale nie ma żadnych filmów, bo jeszcze nikt do mitycznego
tego tutaj do Rasha Get Mythic jeszcze nie dotarło. Więc jestem ciekaw. Dla mnie walka jest giga fajna, jest bardzo długa, trochę skomplikowana pod paroma względami, jest dużo błędów, które można popełnić i wypieprzyć raid, albo spaść i kurde umrzeć jak głupek, nie? Ale ogólnie walka mi się podobała, jestem zadowolony, że kurde z fajnymi ludźmi się udało zrobić, więc trochę tutaj ten ukryta faza pog. No, jestem ciekaw jak to gdzieś tam będzie wyglądać, więc to tyle Nexus Live, mam nadzieję, że wam się podobało. See ya!